To krótszy skok. Niezbyt udany. Skok Justina. Już w pierwszej serii, to tylko 109 metrów, a więc no, być może umocni się na tej 30 pozycji. A teraz Czestmir Korzyszek. Wszyscy trzej Czesi w trzeciej dziesiątce. Czestmir Korzyszek. Zupełnie nieudany skok. Tak jak w poprzednim konkursie. 104,5 metra, no to już z tym nie będzie ostatni. No te będą bardzo kiepskie. A ten przynajmniej starał się wylądować z telemarkiem. Przegrywa ze Słoweńcem. I kolejny Czech, Martin Cikl. Martin Cikl. Ojej, co on robi? Jaki krótki skok. Czyżby dostał podmuch wiatru, ale nie ma takiego mocnego. 104 metry, no to chyba Czesi będą na końcu. Obaj. Równo skaczą, 104,5, 104. No przecież miał pod narty. No. Dziwne. No i teraz Noriaki. No nieudany dzisiaj ten pierwszy skok był. Trenuje, za zimą pokazać się z dobrej strony. Też nie dobry ten drugi skok. Krótki stosunkowo. Tylko 111 metrów. No to Noriaki będzie na razie prowadził przed tym Justinem i dwoma Czechami, ale pewnie skończy w trzeciej dziesiątce na końcu konkursu. Bardzo nieszczęśliwa ta niedziela dla Noriaki. No ale bo, chwilę sobie postoi. Aleksander zniszczył. Polaka. No około 115 metrów. No na razie można powiedzieć sobie obejmie prowadzenie, to jest jasne, bo to jest na razie najdłuższy, 114,5 metra, to najdłuższy na razie skok. A więc poprawi nieco swoją pozycję być może. Tak, no. To będzie zależało oczywiście od tych, którzy będą skakali po nim. A więc Kasai tu za długo nie stał i musiał oddać miejsce o tyle lat młodszemu Polakowi. No a teraz trzeci Czech, Łukasz Chlawa. Fatalny znowu skok Czecha. A, 104,5 metra. No rzeczywiście cała trójka Czechów bardzo wyrównany poziom. Aczkolwiek niski zaprezentowała. No i chyba będą trzej na końcu. To byłby rzadki przypadek, żeby trzej zawodnicy z jednego kraju zajęli trzy ostatnie miejsca.
No tak. Klawa, Koziszek, Cikle to kolejność na szarym końcu stawki. A teraz Karl Geiger, Niemiec. Bardzo dobra prędkość Geigera. No i dalej już zniszczą, a więc mamy nowego lidera. 118,5 metra, no tak. 4 metry dalej, to nie ulega wątpliwości, że nie dość, że miał przewagę nad naszym skoczkiem, to jeszcze teraz dołożył trochę. No więc Geiger zastępuje Zniszczoła. A teraz Władysław Bojarincew. Około 115 metrów skoczył Rosjanin, no więc i on pewnie wyprzedzi Zniszczoła. Tak, 115, no więc na razie jest oczywiście drugi za Niemcem, ale zupełnie nieźle dzisiaj idzie Rosjanom. Trzech przecież jest w 30. Był Bojarincew, teraz Klemens Aigner z Austrii. Około 110 metrów. No więc Geiger chyba postoi trochę dłużej. No widać, że teraz zacina ten deszcz i to właśnie w stronę, w którą skaczą. Z tej strony, w którą skaczą zawodnicy. Aigner, no tak, ze Zniszczołem przegrywa, ale wygrywa z Kasai. No i ostatni z tej trzeciej dziesiątki, Markus Eisenbichler, kolejny Niemiec. Myślę, że około, no trochę może więcej niż 115. Ale czy to wystarczy do wyprzedzenia Geigera? 117,5. Geiger miał 118,5. Nie wygląda. Oto Eisenbichler i jest drugi. Wiatr w plecy. Wiatr w plecy, no ale prowadzą dwaj Niemcy, Geiger i Eisenbichler. Zniszczył jest czwarty, a Czesi zajmują trzy ostatnie miejsca. Na chwilę. Eurosport Player is the Eurosport multi-screen service. With Eurosport Player, watch Eurosport and Eurosport 2 live on all your favorite devices through a single subscription. Follow great sporting events live and on demand. Enjoy exclusive content featuring a variety of bonus channels. Eurosport Player. All sports, all emotions, all screens.
European Tour to nowa jakość, nowi kibice i kolejny krok na drodze do popularyzacji snookera. Snooker European Tour z Niemiec. Dziś na żywo w Eurosporcie 2. Tak skakał Carl Geiger w swojej drugiej próbie. 118,5 metra, więc najdłuższy skok na razie. No i prowadzenie. Aleksander zniszczył na czwartym miejscu. No i zacznie drugą dziesiątkę Denis Korniłow, potem Jakub Wolny, a kończyć będzie Szochę i Tocimoto. Już lepiej niech pada na podkoszulkę niż na kombinezon. Denis Korniłow. Rzadko mu się zdarzały oba skoki mniej więcej równe. No ale teraz chyba właśnie, chyba równe. Pierwszy 116,5, a teraz gdzieś 114. No, od biedy można powiedzieć, że równe. No a teraz Jakub Wolny, aby powtórzyła się sytuacja z soboty, kiedy w drugim skoku był zdecydowanie lepszy niż w pierwszym, dlatego awansował na 13 miejsce. Już mistrz świata juniorów. Bardzo dynamiczny wyszedł z progu, dobra prędkość, daleko, daleko, daleko już widać. Oj, ponad 120, a więc zostaje liderem. I znowu może poprawić swoją lokatę. 124, brawo! A więc no, noty powinny być też wysokie. A zatem on teraz zastąpi Geigera na tym miejscu dla tymczasowego lidera konkursu. No by jak najdłużej. Może do pierwszej dziesiątki. No, 2,5 jeszcze. O, zdecydowane prowadzenie. No, teraz to tak niełatwo będzie go pokonać. Nate Desmond. Trzeci ze Słoweńców. No, też chyba około 120 metrów, no, ale to nie wystarczy na wyprzedzenie Jakuba. 121, ale 3 metry bliżej, no chyba żeby miał bardzo duży plus, ale on przewaga miał minimalną nad Polakiem, 0,7 punktu i jest drugi, tak, jeszcze do mniejszy plus od Polaka, a więc Jakub nadal liderem. A teraz ostatni z Rosjan. Michał Maksimoczki. No, on Wolnemu nie zagrozi. Nie wiem, czy się znajdzie w drugiej dziesiątce. No, 113 metrów wątpliwe. Być może spadnie do trzeciej dziesiątki. A więc Jakub nadal stoi na miejscu dla lidera. Daniel Wejnik. No, Niemiec w pierwszej serii skoczył 119 metrów.
teraz też koło 120, no ale to nie wyprzedzi Polaka. No, pół metra dalej niż w pierwszej serii. Bardzo dwa równe skoki, trzeba przyznać wynikowi. Ale musi przegrywać z wolnym. No, wolny coraz bliżej pierwszej dziesiątki. I Lauri Asikainen, zadowolony Jakubek. Lauri Asikainen. Oj, zdecydowanie krócej niż wolny. I nie ma mowy nawet o pierwszej trójce w tej chwili. Tylko 116 metrów. Musi przegrywać z Polakiem i z Niemcami, Wenigiem i Geigerem. Zostało teraz Miran Zupancić, Tomasz Naglić, Sami Niemi i Shohei Tochimoto. Miran Zupancić. To 5-letni Słoweniec, drugi wiekowo po Damianie. No, Zupancić też nie zagrozi liderowaniu wolnego. Bardzo dobrze. No i Tomasz Naglić nad wolnym miał sporą przewagę, ponad 6 punktów. No ale trzeba jeszcze daleko skoczyć. ...124 metry wolnego robią wrażenie. Tomasz Naglić. No nie. Naglić spada dalej. Tylko 112 metrów. No więc będzie tam gdzieś w okolicach Zupancicia. Jeśli chodzi o lokaty, rzecz jasna. Skoczył krócej, ale miał przewagę. No i teraz... Wolny wczoraj miał najlepszy rezultat w startach w letniej Grand Prix. 13 lokata dzisiaj może być już albo powtórka, albo nawet lepiej. Sami Niemi. No nie sądzę, żeby Niemi... Miał, można powiedzieć, na metry w przeliczeniu 5 metrów, stracił 5,5, no. W tym drugim skoku, jaka będzie różnica i czy... No nie, przegrywa. Mimo, że bonus miał taki sam mniej więcej, bo Polak miał 2,5, a nie, no to już w najgorszym przypadku 11 miejsce. Shohei Tochimoto. 6,5 metra przewagi miał w przeliczeniu na metry. No, ponad 120. No więc mamy nowego lidera, Shohei Tochimoto. Ale wolny, no w najgorszym przypadku dziś 11, a więc znowu poprawił swój osobisty najlepszy wynik w letnim Grand Prix. No oczywiście Tochimoto będzie miał dużą przewagę nad Polakiem, no ale nieważne, liczy się lokata.
not się nie sumuje z poszczególnych konkursów. A więc z Shohei Tochimoto. I zostało 10. Dobry skok, dobry, naprawdę dobry skok Polaka i dobry Shohei Tochimoto. Trudne warunki, dzisiaj ten deszcz, publiczności w związku z tym bardzo niewiele, komu się chciało w taką psią pogodę wychodzić, jak to się mówi. Krótka przerwa i wracamy znowu do Hakuby. Eurosport Player is the Eurosport multi-screen service. With Eurosport Player, watch Eurosport and Eurosport 2 live on all your favorite devices through a single subscription. Follow great sporting events live and on demand. Enjoy exclusive content featuring a variety of bonus channels. Eurosport Player. All sports, all emotions, all screens. To know why these stadiums are full week after week? Fußball. German football's on a high, and as the World Cup heroes return to their clubs for a brand new season, get the good best balance, of Bundesliga. Experience the season to the full. All the action, all the drama, all the goals. Bundesliga Day 2, Augsburg, Borussia Dortmund at 20:30. Friday, live on Eurosport 2. Zostało ich 10, to Shohei Tochimoto. No więc w najgorszym przypadku Jakub będzie 12. Bo zostaje Deschwanden i Aman, dwaj Szwajcarzy. Trzej Japończycy, Shimizu, Kobayashi, Takeuchi, i dwaj Słoweńcy, Pungertar i Damian, no i dwaj Norwegowie, liderujący Sien i Tangde, a teraz już Deschwanden. Oj, ponad 120 metrów, to znacznie, a więc mamy chyba kolejnego lidera. 123,5 metra, a więc Deschwanden powinien wyprzedzić Shohei. No, to będzie chyba najlepszy wynik Deschwandena w letnim Grand Prix. Na pewno będzie w pierwszej dziesiątce. No i pięciu sędziów idealnie, po 18. Ale miał minus. No ale mimo wszystko jest zdecydowanie pierwszy. O 0,6 punktów przed Tochimoto. No i drugi Szwajcar, Simon Amann. Oj, się mi słabo. Wyleci z pierwszej dziesiątki. Tylko 115 metrów, no. Wolny już w najgorszym przypadku 11. Tak, jeszcze ktoś zepsuje. Ale szczerze mówiąc, nie bardzo widzę takiego kandydata tutaj już. Amann był takim niepewnym, ale pozostali to już skaczą daleko. No i jest za wolnym Simon Amann. Ba! Deschwanden Tochimoto wolny nie mi przed Amannem. A teraz już Reruchi z Shimizu. Pierwszy skoku 121,5 metra. Thank you.
prędkość, ma niezłą, ale 120 metrów przeskoczył, ale czy przeskoczył do Schwandena? 122 metry, tyle samo co do Cimoto. O 1,5 metra bliżej niż do Schwanden, miał nad nim stosunkowo niewielką przewagę. Trzeci, no więc przed wolnym, ale za De Schwandenem i Tochimoto. No i teraz Neumayer. Ma bardzo dobra prędkość Neumayera, ale on ma też, oj, to nowy lider. Bardzo dobry telemark w wykonaniu Neumy, no jestem zaskoczony. 125 metrów, a zatem na razie najdłuższy skok w drugiej serii. No i oczywiście musi Niemiec objąć prowadzenie. A noty powinny być wysokie. No nie, proszę. Wszystkie 18, a na jedna nawet 18,5. No, no. No. No i teraz piąty z tej ostatniej dziesiątki. Matthias Pungertar. 24-letni Słoweniec. Pięknie pracuje ręką. O, 120, gdzieś 5 metrów skoczył Pungertar. A więc, no, i pół nawet. No więc kto będzie? Neumayer czy Pungertar? Myślę, że Pungertar. No więc sobie chyba Neumayer za długo nie postał tam. Tak, jeszcze noty 18,5 Pungertara, no. Musi być pierwszy, mimo że miał minus 2,9. Zawiatr pod narty. No i teraz już zostało pięciu. Przedostatni z Japończyków, Yoshiro Kobayashi. Około 125 metrów i też dobre lądowanie, a więc czy Japończyk przed Słoweńcem, czy Słoweniec przed Japończykiem? Pół metra miał przewagi Pungertar w tym skoku drugim. No. W notach jak będzie? Identyczny w notach, ale minus 4,6 i to zadecydowało, że o 0,4 punktu Pungertar wyprzedza Kobayashiego. No więc nie udało się Japończykowi objąć prowadzenia, a teraz takie uczy. To skacze daleko bardzo. Tak. Ależ wyszedł z progu. Ponad 130 metrów. Ile tylko? 131. Taki wynik, jaka jest wielkość skoczni. No, musi Takeuchi objąć prowadzenie i to wyraźnie przed Pungertarem. Na noty. Może wreszcie Japończyk będzie na podium w Hakubie. Tylko że tamci mieli przewagę. 1,19,5, 2,19, a więc Taku Takeuchi liderem, no i teraz została ta trójka. Jernej Damian, Daniel André Tandy i Philippe Sjön.
Damian Jernej. No, obniżka. Przestraszyło się jury, skoro Takeuchi uzyska odległość, jaka jest wielkość skoczni, a więc... Dobra prędkość. O, powyżej 130 metrów. No te będą niskie, ale odległość jest imponująca. 131,5, jeszcze dalej o pół metra niż Takeuchi. Lądowanie nie najlepsze, więc tam odejmą punkty. Włoch. Nie, 18,5. A Fin 16, panowie, ktoś tutaj, a raczej Fin, nie, raczej Włoch, no, ale Jernej obejmuje prowadzenie, ile ma przewagi, jeden punkt i jedna dziesiąta, no i teraz zostali dwaj Norwegowie. Tandy. Ale daleko, jeszcze dalej. Think that that's gonna get. Chyba dzisiaj Tandę wyprzedzi Damiana, a nie tak jak było w sobotę, że Damian był przed nim. Ależ musiał mieć wiatr pod narty. Zaraz zobaczymy, ile będzie miał minusów. Metr bliżej niż rekord Amana. No teraz to prawidłowo, no ale wystarczy mu. Trzy dziesiąte punktu Tandę wygrywa z Damianem. Trzy dziesiąte punktu. No, obaj na podium, ale na którym miejscu jest ten Filip Suen? Też będzie daleko. Oj, bardzo daleko. No i Sien wygrał drugi konkurs rzędu. To już nie ulega. No jasne, 134,5 metra. Lepsze lądowanie zdecydowanie. A więc... Filip Sien umacnia się na prowadzeniu w klasyfikacji łącznej letniego Grand Prix. No, trochę lepsze lądowanie, ale też tam nie za dobre, no. A nie, no panowie. Po 18,5. No, jeszcze miał plus, no więc zdecydowanie. No, 14,3 punktu wygrywa Filip Sien. Dwa zwycięstwa, 293 punkty. Dublet Norwegów, podobnie jak w Courchevel, tylko tam Stjernen przed Sienem. Na drugim miejscu Damian i Tandę, wspólnie 198 punktów w letnim Grand Prix. Na czwarte miejsce spada Stjernen, na piąte Prest, szósty jest Żyła, siódmy Hajbok, ósmy Schlenzauer, dziewiąty Kobayashi, dziesiąty Kamil Stoch. Wolny na 27 miejscu, trzeci z Polaków. 47 punktów, warto podkreślić, 11 miejsce, najlepsze w karierze. Dawid Kubacki 31, Maciej Kot 34, Jan Ziobro 45, Stefan Hula 50, ale...